Witam. W tym filmiku pokażę nietypowy projekt komody wykonany w Top Solid Wood. Zaczynam od narysowania na bryle krzywych, które posłużą mi do wycięcia kształtu komody. Nadaję krzywej wymagany przeze mnie kształt. Używam funkcji odsunięcie krzywej i tworzę drugą krzywą w odległości 8 mm. Wybieram funkcję powtórz, zaznaczam elementy, które chcę powtórzyć, następnie lustro i w ten sposób otrzymuję odbite elementy. Za pomocą funkcji utnij wycinam kształt komody, tworząc cienkie ścianki. W ten sam sposób tworzę resztę mebla, wycinając poszczególne elementy. Po wycięciu wszystkich elementów otrzymuję korpus komody. W kolejnym kroku wykonałam podcięcia pod szuflady. Tworzę blat komody przez wyciągnięty kształt. Następnie używam funkcji frezowanie profilowe, wskazuję powierzchnię odniesienia, wybieram krzywę dla ścieżki narzędzia oraz typ frezu. Na koniec dodaję wcześniej przygotowany uchwyt do szuflad. Dlaczego myśleć połowicznie? Top Solid Wood, zintegrowany system CAD-CAM.